Tematem tego nagrania jest skandal, jaki wybuchł wokół Facebooka i niewłaściwego użytkowania danych posiadaczy kont Facebooka, jak również tych osób, które nie mają kont na Facebooku, poprzez ich znajomych zostały uzyskane w nieprawidłowy sposób wszystkie dane potrzebne do nieczystej zagrywki, do nieczystych rozgrywki kampanii prezydenckiej przy pomocy danych, które znowu z Facebooka uzyskała Cambridge Analytica. O tym będzie następny materiał. Firma, która tak naprawdę szczyci się najbardziej nieczystymi zagrywkami, co później wyszło na nagraniach z ukrytej kamery. Później doszło na przestrzeni marca, kwietnia, kilkanaście dni temu, do przesłuchania Marka Zuckerberga przed Senatem USA. Tak naprawdę należy rozumieć całą sieć powiązań. Myślę, że to zdjęcie mówi bardzo wiele. To jest z mojego Twittera. Ja to przekopiowałam od innego użytkownika. Prezydent Barack Obama, Mark Zuckerberg, szef Facebooka, szef Twittera, szef Yahoo, prezes Stanford University, szef Netflix, szef Oracle, szef Cisco, szef Google, Eric Schmidt i inne osoby. To jest zaledwie mały wycinek rzeczywistości sieci, tego tak naprawdę, czym sieć jest, po co, przez kogo została stworzona. Chociażby Julian Assange wypowiada się w ten sposób, że Facebook jest jednym z elementów podsłuchiwania, zbierania danych na wszystkie możliwe sposoby. Facebook jest tak naprawdę maszyną do śledzenia użytkowników. Gdy 2 lata temu w mojej sprawie mówiłam, że jestem podsłuchiwana, nękana przez wszystkie, na wszystkie możliwe sposoby, nazywano mnie chorą psychicznie, nikt mi nie wierzył. Dziś oczywiście, gdy tego typu informacje podaję, wszyscy udają, że doskonale wszystko rozumieją, że są w pełni świadomi. No to jest nieprawda. Absolutnie nikt nie zdawał sobie sprawy, do jakiego stopnia. To znaczy oprócz ludzi, którzy to wykonują, nikt nie zdawał sobie sprawy, do jakiego stopnia sieć może służyć psychopatom, którzy chcą nękać inne osoby z różnych powodów. I teraz w sprawie przesłuchania Marka Zuckerberga przed Senatem USA. Oczywiście zadawano pytania o sztuczną inteligencję, o algorytmy, jak to jest wykorzystywane. Natomiast o ile ja się zapoznałam z tymi materiałami z przesłuchania, nie zadawano najważniejszych pytań. Na przykład dotyczących tego, nie zapytano o sztuczną inteligencję, ale w takim znaczeniu, co tak naprawdę się dzieje ze sztuczną inteligencją, jak są wykorzystywane roboty, boty, automaty przez Facebook. Na przykład o sprawę tego, że trzeba było niedawno wyłączyć 2 roboty Facebooka, ponieważ opracowały swój własny język, zaczęły mówić do siebie językiem, którego nadzorujący nie byli w stanie opanować, zrozumieć i musieli je wyłączyć. To jest tylko pierwsza sprawa. Nie zapytano o projekty, zgodnie z którymi Facebook ma uruchomić sterowanie myślami. Gdy widzimy tego typu informacje, tak naprawdę każdy powinien sobie zdawać sprawę, że jest to wiadomość, która jest o większej sile rażenia niż bomba atomowa, niż bomba megabitowa. Mark Zuckerberg zapowiada, że niebawem technologia będzie tak wysoce zaawansowana, że ludzie będą mogli wysyłać przyjaciołom nawet własne myśli. To znaczy, że skąd? Będzie to wykonywane z komputera? Komputer ma wbudowane jakieś urządzenie, które będzie odbierało myśli? Nie. To jest wykonywane wszystko przez fale. To jest przygotowywane, opracowywane od wielu, wielu lat. Ponad pół wieku wszystkie instytuty, które tym się zajmują, rządowe, wojskowe, paramilitarne i wszelkie inne uniwersytety, które nad tym pracują. Wchodzi w to psychologia, psychiatria, cała zdegenerowana grupa przestępcza, która pracuje od wielu lat nad wszystkimi systemami, które mają doprowadzić w końcu do
wymordowania właściwie całej ludzkości, a celem jest przeniesienie mózgu. Najpierw planowali przeniesienie mózgu jako tkanki do maszyny. Te próby także wykonują, także przy pomocy ludzi mordowanych, porywanych z ulicy, w ramach najgorszych eksperymentów, jakie tylko są, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I te eksperymenty trwają. Ta sieć powiązań, którą pokazałam, to jest jedynie maleńki wycinek całej rzeczywistości sieci. To jest tylko kilka filarów. Tego typu informacja powinna właściwie każdemu dać do myślenia. Z AntyWeb. Facebook chce czytać w Twoich myślach i chce, żebyś mógł słyszeć za pomocą swojej skóry. Tu chodzi o Bone Conductive, o urządzenia także już dostępne w sprzedaży komercyjnej, pod postacią takich obręczy wokół szyi, ponieważ w czasie mówienia naszym głosem wewnętrznym nie wiemy o tym, że aparat mowy, krtań, struny głosowe cały czas pracują, pomimo że nie wypowiadamy słów na głos, cały czas można odbierać i to właśnie udało się złamać, zdekodować. I to są tego typu urządzenia. Natomiast ja mówię o czymś zupełnie innym jeszcze tutaj, o przesyłanie, odbieranie na odległość przy pomocy wszelkich możliwych fal, przy pomocy użycia satelitów, sygnałów. I ludzie, którzy mówią, że słyszą głosy, że są nękani w ten sposób, nie mają czegoś, co oficjalnie nazywa się schizofrenią, choć tak naprawdę moim zdaniem choroba psychiczna nie występuje. Proszę nie mylić tego z upośledzeniami umysłowymi, bo to jest inna dziedzina nauki. Choroby psychiczne nie występują, ale coś, co nazwano schizofrenią, te osoby, które są nękane w taki sposób, że słyszą głosy, że włamują im się do głowy, to nie są osoby, które właśnie mają tego typu, który dotyczy tego typu zjawisko jak schizofrenia, lecz to są wielkie, wielkie programy o milionowych nakładach. Te programy są prowadzone na całym świecie od wielu lat. Ludzie byli bezbronni, także dlatego wcześniej byli bezbronni, ponieważ nie mieli tak wielkiego dostępu do internetu i byli absolutnie samotni w środowisku, które natychmiast tych właśnie ludzi wysłało do katowni psychiatrycznych i tam dokończono na nich eksperymenty przy pomocy mind control, kontroli umysłu, przy pomocy katowania. Później jeszcze bardziej nikt im nie wierzył, więc koło się zapętlało. I te eksperymenty, dzisiaj ludzie mogą się trochę bardziej bronić w ciągu kilku ostatnich lat. Ja nie miałam o tym pojęcia 2 lata temu, gdy byłam wrakiem człowieka. Ludzie już w Stanach Zjednoczonych zaczęli po prostu gromadzić się na YouTube, zaczęli wykonywać nagrania wspólnie i demaskować tego typu procedury. Tego jest coraz więcej. To dotyczy także Polski. W Polsce także ludzie zaczynają się gromadzić po to, żeby zdemaskować. Ja jestem jedną z na pewno wielu osób w Polsce, która będzie demaskować te tematy. Natomiast w skali liczby ludności oczywiście jest to liczba osób mikroskopijna, którym nikt nie wierzy. Przynajmniej teraz już mnie wierzy się w to, co mówię. 2 lata temu byłam wrakiem człowieka, ponieważ nikt nie chciał nawet łaskawie sprawdzić tych informacji, które podawałam. To jest artykuł z The Guardian. Mind Reading Program translates brain activity into words. Programy do tłumaczenia mózgu przekładają czynności mózgu na słowa. Takich artykułów mam minimum 100-200. Nie pokażę ich wszystkich tutaj w jednym programie. Scientific American. Technologia czytania mózgu przyspiesza. ZME Science. Czytanie mózgu i odtwarzanie, co w nim jest. Tutaj chodzi nawet o w
W tym artykule mowa jest nawet o widzenie oczami ofiary. Proszę sobie wyobrazić, że oprawcy widzą Państwa oczyma, czyli widzą również Państwa nago w domu. To jest piekło, które ma się zacieśniać coraz bardziej. Nowe prawa człowieka mają ochronić przed hakowaniem mózgu i kradzieżą danych. Proponuje się nowe prawa człowieka. Artykuł z The Guardian. Artykuł z polskiego Geekweek. Zdalnie sterowana mysz, następny człowiek. Niesamowity, potężny projekt Brain, czyli mózg, który został uruchomiony także przy udziale pomocy Baracka Obamy. Wszystkie te badania są prowadzone w coraz szybszym tempie. Oprócz Marka Zuckerberga, bardzo ważną osobą w tym temacie jest pani Regina Dugan, która pracowała między innymi na początku w DARPA, potem w Motorola, Google, w końcu w Facebooku. Tutaj akurat wyłączyłam głos na tym samym wystąpieniu, na którym był obecny Mark Zuckerberg. On ją zapowiadał. Pani Dugan prezentuje możliwość i sposoby, którymi doprowadzą do telepatycznego przekazu pomiędzy użytkownikami. Jeszcze w międzyczasie razem stworzymy system, który będzie mógł w stanie pisać 100 słów na minutę, pięciokrotnie szybciej niż ty z twojego smartfona, bezpośrednio z twojego mózgu. Oczywiście symbolika cały czas satanistyczna to zawsze jest stałym elementem. Pani Regina Dugan pracowała w DARPie. DARPA to jest kolejny wielki filar tego typu działań, badań. DARPA. W międzyczasie jeden z wielu artykułów w Niebezpieczniku, to jest portal, który zajmuje się m.in. cyberbezpieczeństwem, omawia różne tematy tego typu. Jak Riot zbiera informacje na twój temat? Na stronie Guardiana można zobaczyć wideo demonstrację Riota z 2010 roku. Już film jest niedostępny. To jest cała tematyka dotycząca zbierania informacji przez rządy, przez wszystkie możliwe agendy wojskowe i inne. Bardzo byśmy się zdziwili, gdyby Riot był jedynym oprogramowaniem do profilowania obywateli. Już teraz do dyspozycji każdy z nas ma narzędzie do profesjonalnego rekonesansu i profilowania typu Genialne Maltego i inne tego typu programy. To jest artykuł na temat tego skandalu dotyczącego Cambridge Analytica z prasy polskiej. Program ściągnął dane niczego nieświadomych znajomych, chętnych na quiz graczy. To dotyczyło faktu, iż 270 tysięcy fanów jakiegoś infantylnego quizu pozwoliło zajrzeć w dane aż 50 milionów osób. A informacje popłynęły właśnie do firmy Cambridge Analytica, która bezpardonowo wykorzystała je do brutalnego politycznego marketingu. Jak bardzo brutalny ten marketing jest, widziałam na filmie z ukrytej kamery, który został nagrany z Cambridge Analytica. Rzeczywiście są to obrzydliwe zagrania przy używaniu także osób, które albo zmuszano do prostytucji, albo same są cwane i uczestniczą w tym jako prostytutki. Tam pan się chwali, że używają też do nękania później, najpierw do kompromitowania polityków poprzez prostytutki
ten pan tak mówi z Cambridge Analytica, poprzez piękne dziewczęta z Ukrainy. Natomiast później nagrywają oczywiście z nimi filmy i ich kompromitują dalej, więc ci już będą do dyspozycji. Więc tak to się odbywa. Cambridge Analytica, obrzydliwe. Obrzydliwe jest to, co widziałam, również wystąpienia Cambridge Analytica. Te nagrania pokażę później w następnym nagraniu. Tutaj skupiam się na pytaniach, które nie zadano, mianowicie o wykorzystanie telepatii, o wykorzystywanie fal radiowych, wszelkich możliwych częstotliwości, mikrofal, broni energii skierowanej, o całej nauce, którą wykorzystali do tego, żeby wyśmiać słowa Jezusa Chrystusa, aby byli jedno, ponieważ to jest bardzo częsta właśnie odwrócenie, to jest bardzo częsty taki argument, odwrócenie, prześmiewanie słów Chrystusa, że to właśnie ma być to piekło, które ma zostać stworzone, które już jest przygotowane, prawie jest w fazie końcowej, ma być, chciałam, aby byli jedno. W prasie polskiej było kilka artykułów na ten temat. W ogóle w Polsce utrzymują ludność w jak najbardziej ciemnym zakątku, żeby nie pokazywać tego, co tak naprawdę robią. Zresztą inną kwestią jest to, że nawet gdy człowiek taki jak ja wyłoży wszystkie dane na stół, mówi, pokaże, nikt to nie uwierzy. Już zaczynają się problemy z moim komputerem. To nagranie jest w 7 albo 8, 8 próbą wykonania nagrania. Cały czas mam problemy techniczne. Nie, to nie jest kwestia komputera. Ja przeszłam już tak wiele, że dla mnie ich zagrania są naprawdę codziennością. Zresztą to właśnie mówią wszystkie osoby, które są nękane w ten sposób. Skandal z wyciekiem danych. To jest kolejne z prasy polskiej. Oczywiście to nie chodzi tylko o Facebooka jako jakiś tam portal, który osobom, które nie mają konta na Facebooku, może się wydawać, że ten problem ich nie dotyczy. Dotyczy ich o wiele bardziej niż się im wydaje, ponieważ to nie jest kwestia tylko Facebooka. Tematem tego nagrania jest, jak daleko poszła technologia, co wykorzystali, co przygotowali, ile lat ludziom, którzy na ten temat mówili, nie wierzono, że można wysyłać głosy do głowy, że można w ten sposób zadręczyć człowieka, można zadręczyć człowieka przy pomocy właśnie przy użyciu wszystkich jego danych, z nawet jakichś e-maili sprzed 3 lat, które... Rewersy Lajkonik. Z jednej strony delikatne, z drugiej mocniej wypieczone i chrupiące. Oryginalne, lekko słone, z nutą ziół prowansalskich, z pomidorem i bazylią. Rewersy Lajkonik. A w tym czasie nie mogłam słyszeć, że włączyła mi się reklama, więc przepraszam. Być może to trwało dość długo. To jest artykuł z benchmark.pl. Pryzm, kolejny program. Obecny oczywiście na całym świecie. Służby USA dzięki Microsoft, Facebook, Google i innych gromadzą prywatne dane. Jeśli się komuś wydaje, że to go nie dotyczy, bardzo szybko przestanie mu się tak wydawać w ciągu zaledwie kilku lat. O projekcie PRISM po raz pierwszy mogliśmy się dowiedzieć na skutek publikacji The Washington Post i The Guardian. Oczywiście wszystko jest przykrywane cały czas walką z terroryzmem. To jest jedna wielka blaga. Na końcu tego mojego materiału będą pokazane części z przesłuchania Marka Zuckerberga, częściowo z tłumaczeniem automatycznym. To kolejny artykuł z Newsweeka. Sztuczna inteligencja może przejąć połączenia mózg-komputer i przejąć kontrolę nad naszymi umysłami. Badania nad sztuczną inteligencją i jej udział w nadzorowaniu sieci jest już tak wielki, że właściwie cały czas, także teraz, mnie, cały czas mój mózg
jest namierzany przez sztuczną inteligencję. Są wprowadzane słowa, hasła do systemu, które są wychwytywane z moich myśli. Na przykład, to jest drobny przykład, później oprawcy mogą stosować to. Stosuje to system, bezpośrednio wprowadza. Ja już przekonałam się, że rzeczywiście skanują mój mózg. Wprowadza to na przykład na reklamy na Facebooku, na pasku bocznym. Ja mam tego akurat teraz nie, ponieważ nie wszystkie reklamy na pasku bocznym są tymi celowymi. Musi to być wymieszane z reklamami po prostu neutralnymi. Ja tych dowodów, które niestety mogę znać tylko ja, mam dziesiątki. Lecz co z tego, że ja komuś pokażę, że pojawiła mi się taka a taka reklama, jeśli ktoś nie słyszał moich myśli. Na tym polega niesamowitość tego, że można zadręczyć osobę i ta osoba nie będzie w stanie udowodnić. Oczywiście to nie dotyczy tylko myśli, dotyczy także słów wypowiadanych w domu, gdzieś w rozmowach prywatnych, więc po chwili na Google czy na Facebooku pojawiają się dokładnie reklamy dostosowane do tego. Moja historia zaczęła się. Najgorszy etap nękania mnie zaczął się 4 lata temu, o tej porze mniej więcej w czerwcu, przez wysoko postawionego psychopata z kleru polskiego. Później dołączyła cała grupa psychopatów z prasy katolickiej, chrześcijańskiej, polskiej. Dość duża grupa psychopatów, od 30 do 130 osób. Jest to historia tak niesamowita, ponieważ jeśli wyjdzie, że w tych wszystkich zbrodniach bierze udział także kler, a na mojej historii to wyjdzie. Gdy później po nitce do kłębka udowodnię poprzez masę, wielką liczbę przygotowanych materiałów, udowodnię, co później zrobiła mafia prawna, jak próbowano mnie wrobić w chorobę psychiczną, na mnie nie zastosowano w sposób ciągły głosów w głowie. Jedynie kilkakrotnie, ale o tym opowiem w nagraniach, które będą dotyczyły bezpośrednio już mojej historii, gdzie będą pokazane dokumenty, ponieważ to jest też ważne, jak co robi mafia prawna w momencie zgłoszenia jej tego typu działań jak gangstalking przy użyciu właśnie profili właściwie wszystkich poczt, kont, nagrań z telefonów. No jak się później okazało, także właśnie włamań już bezpośrednio namierzanie mózgu. Więc nie zadano pytań. Przede wszystkim, jak to jest z tą telepatią? Oczywiście można tłumaczyć, że przesłuchanie nie tego dotyczyło, że dotyczyło tylko wycieku danych z Cambridge Analytica i tak dalej. Natomiast umiejętnie pomijano ten temat właśnie włamań do głowy. Jak Facebook ma właściwie zamiar i na jakiej zasadzie będzie odbywał się przekaz telepatyczny, czyli jak daleko poszła technologia, co to oznacza, a to jest przecież przesłuchanie tylko Facebooka, a gdzie tak naprawdę cała reszta, ponieważ po prostu gdyby rozpoczęto ten temat podczas przesłuchania, to tak naprawdę trzeba by dojść do tematu tego, że obecnie stosowane są wszelkie bronie psychotroniczne w połączeniu ze sztuczną inteligencją, złamaniami do wszystkiego, do telefonów, do komputerów, no i do mózgów. Jeśli ktoś myśli, że jego mózgi nie są skanowane, jeśli jest jakaś ofiara, właściwie wokół niej te wszystkie osoby są zeskanowane, wprowadzone do systemu. Jeszcze pomocną rzeczą jest także zebranie DNA z ofiary, co jest oczywiście w dzisiejszym czasie bardzo łatwe. Zresztą zawsze było, ale to badanie jest już naprawdę bardzo łatwe. W tym momencie wprowadzają DNA, opracowują go przy pomocy najbardziej zaawansowanych programów, tworzą tak zwany już jego jakiś, każdy ma swój unikalny, pewne unikalne, niepowtarzalne cechy, więc w tym momencie wykonują także te badania plus namierzanie mózgu poprzez satelity, poprzez fale radiowe. Te tematy 2 lata temu, gdy o tym mówiłam, omal nie skończyło się zamknięciem mnie w szpitalu w katowni psychiatrycznej, ale ja tak naprawdę miałam nie tylko zostać zamknięta w katowni psychiatrycznej, ale prawdopodobnie miałam zostać przeznaczona do
do gwałtów rytualnych. To jest temat dużo, dużo gorszy. Teraz wszystko wypływa. No ale tematem tego nagrania jest właściwie tylko... Skupiam się tutaj bardziej na Facebooku. A to jest tylko początek całej serii materiałów. Here's what I do know. You have trackers all over the web. On practically every website you go to, we all see the Facebook like or Facebook share buttons. And with the Facebook pixel, people browsing the internet may not even see that Facebook logo. It doesn't matter whether you have a Facebook account. Through those tools, Facebook is able to collect information from all of us. So I want to ask you, how many Facebook like buttons are there on non-Facebook web pages? Congresswoman, I don't know the answer to that off the top of my head, but we'll get back to you. Is the number over 100 million? I believe we've served the like button on pages more than that, but I don't know the number of pages that have the like button on actively. How many Facebook share buttons are there on non-Facebook web pages? I don't know the answer to that exactly off the top of my head either, but that's something that we can follow up with you on. And we think that's over 100 million, likely. How many chunks of Facebook pixel code are there on non-Facebook web pages? Congresswoman, you're asking some specific stats that I don't know off the top of my head, but we can follow up with you and get back to you on all of these. Can you commit to get back to the committee? The European Union is asking for 72 hours on transparency. Do you think we could get that back in committee in 72 hours? Congresswoman, I will talk to my team and we will follow up. I know you're still reviewing, but do you know now whether there are other fourth parties that had access to the data from someone other than Dr. Kogan? Or is this something we're going to find out in a press release down the road? I think what worries all of us, and you've heard it today, is it has taken almost 3 years to hear about that. And I am convinced that there are other people out there. Congresswoman, as I've said a number of times, we're now going to investigate every single app that had access to a large amount of people's information in the past before we lock down the platform. I do imagine that we will find some apps that that were either doing something suspicious or misused people's data. If we find them, then we will ban them from the platform, take action to make sure that they delete the data, and make sure that everyone involved is informed. And you make it public quickly, not 3 years. As soon as we find them. So I'm going to conclude. At Harvard, I apologize for any harm done as a result of my neglect. 2006, we really messed this one up. 2007, we simply did a bad job. I apologize for it. 2010, sometimes we move too fast. 2011, I'm the first to admit that we've made a bunch of mistakes. 2017, this is in connection with the Russian manipulation of the election and the data that came from Facebook initially. I ask for forgiveness. I will work to do better. So it seems to me from this history that self-regulation, this is proof to me, that self-regulation simply does not work. I have a bill, the Secure and Protect Americans Data Act, that I hope you will take a look at. Very simple bill about setting standards for how you have to make sure that the data is protected, deadlines on when you have to release that information to the public. Certainly it ought to go to the FTC as well. But in response to the questions about the apps and the investigation that you're going to do, you said you don't necessarily know how long. Have you set any deadline for that? Because we know, as my colleague said, that there are tens of thousands. There's actually been 9 million apps. How long do we have to wait for that kind of investigation? Congresswoman, we expect it to take many months. Years? I hope not. Okay. I want to ask you, yesterday, following up on your response to Senator Baldwin's question,
You said yesterday that Kogan also sold data to other firms. You named Eunoia Technologies. How many are there total, and what are their names? Can we get that? And how many are there total? Congresswoman, we can follow up with you to make sure that you get all that information. Yeah, but order of magnitude. I don't believe it was a large number, but as we complete the audits, we will know more. What's a large number? A handful. Has Facebook tried to get those firms to delete user data and its derivatives? Yes, Congresswoman. In 2015, when we first learned about it, we immediately demanded that the app developer and the firms that he sold it to delete the data, and they all represented to us that they had. It wasn't until about a month ago that new reports surfaced that suggested that they hadn't, which is what has kicked off us needing to now go do this full audit and investigation and investigate all these other apps that have come up. And were derivatives deleted? Congresswoman, we need to complete the investigation and audit before I can confirm that. You are looking at derivatives. What they've represented to us is that they have, but we need to now get into their systems and confirm that before I want to stand up here confidently and say what they've done. So Mr. Green asked about the General Data Protection Regulation on May 25th that's going to go into effect by the EU. And your response was, let me ask, is your response that exactly the protections that are guaranteed, not just the controls, but all the rights that are guaranteed under the General Data Protection Regulations will building communities and connecting families. I think a devil's bargain has been struck. And in the end, Americans do not like to be manipulated. They do not like to be spied on. We don't like it when someone is outside of our home watching. We don't like it when someone is following us around the neighborhood, or even worse, following our kids or stalking our children. Facebook now has evolved to a place where you are tracking everyone. You are collecting data on just about everybody. Yes, we understand the Facebook users that proactively sign in are in part of that platform, but you're following Facebook users even after they log off of that platform and application. And you are collecting personal information on people who do not even have Facebook accounts. Isn't that right? Congresswoman, I believe that yes we, or no? Congresswoman, I'm not sure. I don't think that that's what we're tracking. No, you're collecting. You have already acknowledged that you are doing that for security purposes and commercial purposes. So you're collecting data outside of Facebook. When someone goes to a website and it has the Facebook like or share, that data is being collected by Facebook, correct? Congresswoman, yes or no? That's right. That we understand in order to show which of your friends. Yeah. So for people that don't even have Facebook, I don't think that the average American really understands that today. Something that fundamental, and that you're tracking everyone's online activities, their searches. You can track what people buy, correct? Congresswoman, you're collecting that data, what people purchase online. Actually, if they share it with us, but Congresswoman, because it has overall, a share button, so it's gathering. Facebook has the application. In fact, you've patented applications to do just that. Isn't that correct? To collect that data. Congresswoman, I don't think any of those buttons share transaction data. But broadly, they track you. You're collecting medical data, correct, on people that are on the internet, whether they're Facebook users or not, right? Congresswoman, yes, we collect some data for security. And you're collecting, you watch where we go. Senator Durbin had a funny question yesterday about where you're staying, and you didn't want to share that, but Facebook also gathers that data about where we travel, isn't that correct? Congresswoman, everyone has control over how that works. I'm going to get to that, but yes, you are. Would you just acknowledge it? Yes, Facebook is. That's the business you're in, gathering data and aggregating that data. Congresswoman, right? I disagree with that characterization. You are not. Are you saying you do not gather data on
on where people travel based upon their internet and the ways they sign in and things like that? Congresswoman, the primary way that Facebook works is that people choose to share data, and they share primary way, but the other way that Facebook gathers data is you buy data from data brokers outside of the platform, correct? Congresswoman, we just announced 2 weeks ago that we were going to stop interacting with data brokers, and even though that's an industry norm, to make it so that the advertising can be more relevant. But I think in the end, it's practically impossible these days to remain untracked in America for all the benefits Facebook has brought and the internet. And that's not part of the bargain. And current laws have not evolved, and the Congress has not adopted laws to address digital surveillance, and Congress should act. And I do not believe that the controls, the opaque agreement, consent agreements, the settings are an adequate substitute for fundamental privacy protections for consumers. Now, Gentlelady's time. Thank you. I yield back my time. Gentlelady's time. Let that stand. And I'd like to ask unanimous consent that I put my constituents' questions in the record. Without objection. Thank you. Chair now recognizes gentleman from Kentucky, Mr. Guthrie, for. Thank you, Mr. Chairman. Thanks for being here. When I first got into public office, the internet was really kicking off, and I had a lot of people complain about ads, just the inconvenience of ads, trying to get in the cumbersome of the internet. I remember telling someone one time, being from Kentucky, a basketball fan, I said, there's nothing I hate worse than the 4-minute timeout, the TV timeout. It's flow of the game and everything. But because of the 4-minute timeout, I get to watch the game for free. So that's something I'm willing to accept to move for free. What you're not really willing to accept is that your data is just out there and it's being used. But it's being used in the right way. And it's funny because I was going to ask this question anyway. My friend, I was planning a family trip to Florida. And I searched a town in Florida. And all of a sudden, I started getting ads for a brand of hotel that I typically stay in, at a great hotel at the price available to the public because it was on the internet, that I was willing to pay and stay there. And so I thought it was actually convenient. Instead of getting just an ad to some place I'll never go, I got an ad specifically to a place I was looking to go. So I thought that was convenient. And it wasn't Facebook, although my wife used Facebook to message my mother-in-law this weekend for when we were meeting up. So it's very valuable. We get to do that for free. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. A question basically of what information Facebook's collecting, who they're sending it to, and whether they ever ask me in advance my permission to do that. Is that a fair thing for a user of Facebook to expect? Yes, Senator. I think everyone should have control over how their information is used. And as we've talked about in some of the other questions, I think that is laid out in some of the documents. But more importantly, you want to give people control in the product itself. So the most important way that this happens across our services is that every day people come to our services to choose to share photos or send messages. And every single time they choose to share something, they have a control right there about who they want to share it with. But that level of control is extremely important. They certainly know within the Facebook pages who their friends are, but they may not know, as has happened, and you've conceded this point in the past, that sometimes that information is going way beyond their friends, and sometimes people have made money off of sharing that information. Correct? Senator, you're referring, I think, to our developer platform, and it may be useful for me to give some background on how we set that up, if that's useful. I have 3 minutes left, so maybe you can do that for the record, because I have a couple of the questions I'd like to ask. You have recently announced something that is called Messenger Kids. Facebook created an app allowing kids between the ages of 6 and 12 to send video and text messages through Facebook as an extension of their parents' account.
You have cartoon-like stickers and other features designed to appeal to little kids, first graders, kindergartners. On January 30th, the Campaign for Commercial-Free Childhood and lots of other child development organizations warned Facebook. They pointed to a wealth of research demonstrating that excessive use of digital devices and social media is harmful to kids, and argued that young children simply are not ready to handle social media accounts at age 6. In addition, there are concerns about data that's being gathered about these kids. Now, there are certain limits in the law, we know. There's the Children's Online Privacy Protection Act. What guarantees can you give us that no data from Messenger kids is or will be collected or shared with those that might violate that law? All right, Senator, so a number of things I think are important here. The background on Messenger kids is we heard feedback from thousands of parents that they want to be able to stay in touch with their kids and call them, use apps like FaceTime when they're working late or not around and want to communicate with their kids, but they want to have complete control over that. So I think we can all agree that when your kid is 6 or 7, even if they have access to a phone, you want to be able to control everyone who they can contact. And there wasn't an app out there that did that. So we built this service to do that. The app collects a minimum amount of information that is necessary to operate the service. So for example, the messages that people send is something that we collect in order to operate the service. But in general, that data is not going to be shared with third parties. It is not connected to the broader Facebook experience. Excuse me. As a lawyer, I picked up on that word in general, the phrase in general. It seems to suggest that in some circumstances it will be shared with third parties. No. It will not. All right. Would you be open to the idea that someone having reached adult age, having grown up with Messenger kids, should be allowed to delete the data that you've collected? Senator, yes. As a matter of fact, when you become 13, which is our legal limit, our limiter, we don't allow people under the age of 13 to use Facebook, you don't automatically go from having a Messenger kids account to a Facebook account. You have to start over and get a Facebook account. So I think it's a good idea to consider making sure that all that information is deleted. And in general, people are going to be starting over when they get their Facebook or other accounts. I'll close because I just have a few seconds. Illinois has a Biometric Information Privacy Act, our state does, which is to regulate the commercial use of facial, voice, finger, and iris scans and the like. We're now in a fulsome debate on that, and I'm afraid Facebook has come down to the position trying to carve out exceptions to that. I hope you'll fill me in on how that is consistent with protecting privacy. Thank you. Thank you, Senator Durbin. Senator Cornyn. Thank you, Mr. Zuckerberg, for being here. Service, under paragraph number 2, you say you own all of the content and information you post on Facebook. That's what you've told us here today a number of times. So, if I choose to terminate my Facebook account, can I bar Facebook or any third parties from using the data that I had previously supplied for any purpose whatsoever? Yes, Senator. If you delete your account, we should get rid of all of your information. You should, or we do. Do you? We do. How about third parties that you have contracted with to use some of that underlying information, perhaps to target advertising for themselves? You can't. Do you claw back that information as well, or does that remain in their custody? Well, Senator, this is actually a very important question, and I'm glad you brought this up, because there's a very common misperception about Facebook that we sell data to advertisers. And we do not sell data to advertisers. Well, we don't sell data to anyone. Well, you clearly rent it. What we allow is for advertisers to tell us who they want to reach, and then we do the placement. So if an advertiser comes to us and says, all right, I'm a ski shop and I want to sell skis to women, then we might have some sense because people shared skiing-related content or said they were interested in that. They shared whether they're a woman. And then we can show the ads to the right people without that data ever changing hands and going to the advertiser. That's a very fundamental part of how our model works and something that is often misunderstood. So I appreciate that you brought that up. Thank you, Senator Cornyn. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. After more than a decade of promises to do better, how is today's apology different? And why should we trust
Facebook to make the necessary changes to ensure user privacy and give people a clearer picture of your privacy policies? Thank you, Mr. Chairman. So we have made a lot of mistakes in running the company. I think it's pretty much impossible, I believe, to start a company in your dorm room and then grow it to be at the scale that we're at now without making some mistakes. And because our service is about helping people connect and information, then that would empower people to do good things. Facebook's been served with subpoenas from the special counsel Mueller's office, is that correct? Yes. Have you or anyone at Facebook been interviewed by the special counsel's office? Yes. Have you been interviewed? I have not. I have not. Others have. I believe so. And I want to be careful here because that our work with the special counsel is confidential. And I want to make sure that in an open session, I'm not revealing something that's confidential. I understand. That's why I made clear that you have been contacted. You have had subpoenas. Actually, let me clarify that. I actually am not aware of a subpoena. I believe that there may be, but I know we're working with them. Thank you. Your chief operating officer, Ms. Sandberg, suggested on the NBC Today show that Facebook users who do not want their personal information used for advertising might have to pay for that protection, pay for it. Are you actually considering having Facebook users pay for you not to use that information? Senator, people have a control over how their information is used in ads in the product today. So if you want to have an experience where your ads aren't targeted using all the information that we have available, you can turn off third-party information. Use it. It's not the majority of people on Facebook. If I want to cut it off, I'm going to have to pay you in order not to send me, using my personal information, something that I don't want. That, in essence, is what I understood Ms. Sandberg to say. Is that correct? Yes, Senator. Although, to be clear, we don't offer an option today for people to pay to not show ads. We think offering an ad-supported service is the most aligned with our mission of trying to help connect everyone in the world, because we want to offer a free service that everyone can afford. Okay. Is that it? No, Senator, that everyone can afford. Okay. That's the only way that we can reach billions of people. So, therefore, you consider my personally identifiable data the company's data, not my data. Is that it? No, Senator. Actually, at the first line of our terms of service say that you control and own the information and content that you put on Facebook. You don't think you have a monopoly? It certainly doesn't feel like that to me. Here's the question that all of us got to answer. What do we tell our constituents, given what's happened here, why we should let you self-regulate? What would you tell people in South Carolina that, given all the things we've just discovered here, it's a good idea for us to rely upon you to regulate your own business practices? Well, Senator, my position is not that there should be no regulation. Okay. I think the internet is increasingly important. You embrace important. Regulation? I think the real question, as the internet becomes more important in people's lives, is what is the right regulation, not whether there should be or not. But you as a company welcome regulation? I think if it's the right regulation, then yes. You think the Europeans have it right? I think that they get things right. Have you ever submitted? That's true. So would you work with us in terms of what regulations you think are necessary in your industry? Child, online. That way we can have this discussion across the different categories where I think that this discussion needs to happen. Look forward to it. Would you support a child online privacy bill of rights for kids under 16 to guarantee that that information is not reused for any other purpose without explicit permission from the parents or the kids? Senator, I think as a general principle, I think protecting minors and protecting their privacy is extremely important. And we do a number of things on Facebook to do that already, which I'm happy to get into. I appreciate it. I'm talking about a law. I'm talking about a law. Would you support a law to ensure
that kids under 16 have this privacy bill of rights. I had this conversation with you in your office 7 years ago about this specific subject in Palo Alto. And I think that's really what the American people want to know right now. What is the protections? What are the protections that are going to be put on the books for their families, but especially for their children? Would you support a privacy bill of rights for kids where opt-in is the standard? Yes or no? Senator, I think that that's an important principle. And I appreciate that. And I think we should. Do we need a law to protect those children? That's my question to you. Do you believe we need a law to do so? Yes or no? Senator, I'm not sure if we need a law, but I think that this is certainly a thing that deserves a lot of discussion. I couldn't disagree with you more. We're leaving these children to the most rapacious commercial predators in the country, who will exploit these children unless we absolutely have a law on the books. Please, and Senator, I think it is absolutely please imperative. Give it a sure. Please give it. Senator, I look forward to having my team follow up to flesh out the details of it. I don't think this is a Senator difficult Flake. Senator issue Flake. To get a correct answer to. Thank you, Mr. Chairman. By the special counsel's office? Yes. Have you been interviewed? I have not. Not aware of a subpoena. I believe that there may be, but I know we're working with them. Do you know who Palantir is? I do. Some people have referred to them as a Stanford Analytica. Do you agree? Senator, I have not heard that. Okay. Do you think Palantir taught Cambridge Analytica, as press reports are saying, how to do these tactics? Senator, I don't know. Do you think that Palantir has ever scraped data from Facebook? Senator, I'm not aware of that. Okay. Do you think that during the 2016 campaign, as Cambridge Analytica was providing support to the Trump campaign under Project Alamo, were there any Facebook people involved in that sharing of technique and information? Senator, we provided support to the Trump campaign. Somebody call you up and say, I want to see John Kennedy's file? Absolutely not. Could you, if it, not, could you, not would you do it, could you do it? In theory. Do you have the right to put my data, a name on my data, and share it with somebody? I do not believe we have the right to do that. Do you have the ability? Senator, the data is in the system, so... Do you have the ability? Technically, I think someone could do that, but that would be a massive breach, so we would never do that. It would be a breach. Are you willing to change your business model in the interest of protecting individual privacy? Congresswoman, we have made and are continuing to make changes to reduce the amount of data... No, are you willing to change your business model in the interest of protecting individual privacy? Congresswoman, I'm not sure what that means. If I choose to terminate... It's what everybody's been trying to tell you today, and I say this gently. Your user agreement sucks. I'm going to suggest to you that you go back home and rewrite it. And tell your $1,200 an hour lawyers, no disrespect, they're good. But tell them you want it written in English, in non-Swahili. So the average American can understand it. That would be a start. Quite a story, right? Dorm room to the global behemoth that you guys are. Only in America, would you agree with that? Senator, America. You couldn't do this in China, right? Or what you did in 10 years. Well, Senator, there are some very strong Chinese internet companies. Right, but you're supposed to answer yes to this question. Okay, come on, I'm trying to help you, right? I mean, give me a break. You're in front of a bunch of... The answer is yes, okay? So thank you. That indicates not only a lack of resources, but lack of attention to privacy. And so my reservation about your testimony today is that I don't see how you can change your business model unless there are specific rules of the road. Your business model is to monetize
user information to maximize profit over privacy. And unless there are specific rules and requirements enforced by an outside agency, I have no assurance that these kinds of vague commitments are going to produce action. So I want to ask you a couple of very specific questions, and they are based on legislation that I've offered, the My Data Act, legislation that Senator Markey is introducing today, the Consent Act, which I'm joining. Don't you agree that companies ought to be required to provide users with clear, plain information about how their data will be used and specific ability to consent to the use of that information? Senator, I do generally agree with what you're saying, and I laid that out earlier when I talked about what... Would you agree to an opt-in as opposed to an opt-out? Senator, I think that certainly makes sense to discuss, and I think the details around this matter a lot. Would you agree that users should be able to access all of their information? Senator, yes, of course. All the information that you collect as a result of purchases from data brokers, as well as tracking them? Senator, we have already a download your information tool that allows people to see and to take out all of the information that Facebook, that they've put into Facebook or that Facebook knows about them. So yes, I agree with that. We already have that. I have a number of other specific requests that you agree to support as part of legislation. I think legislation is necessary. The rules of the road have to be the result of congressional action. We have, Facebook has participated recently in the fight against the scourge of sex trafficking, and the bill that we've just passed, it will be signed into law tomorrow. SESTA, the Stop Exploiting Sex Trafficking Act, was the result of our cooperation. I hope that we can cooperate on this kind of measure as well. Senator, I look forward to having my team work with you on this. Thank you. Senator Blumenthal. Senator Cruz. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Zuckerberg, welcome. Thank you for being here. Mr. Zuckerberg, does Facebook consider itself a neutral public forum? Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to founder and CEO of Facebook, Mark Zuckerberg. Great to be here. It's an honor. All in on virtual reality. A couple years ago, they bought Oculus, which is a major maker of a virtual reality headset. And what better way to get more developers playing around and working with virtual reality than to give a giant room full of developers these toys? It's it.